Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w ostatnim odcinku Królestwa Bożego. No okej, okay, może nie idzie jakoś super, ale trudno jest też tak przyzwyczaić do tego całego systemu Gatheringu i jak tutaj to wszystko działa, a w sumie to Gatheringu. I muszę przyznać, że jestem tak czy siak zdziwiony tempem podbojów, jakie tutaj można mieć po prostu na tym patchu. Zobaczcie, Ming 248%, praktycznie cały Ming zjem w jednej wojnie. Gdyby tak naprawdę on tutaj troszeczkę się nie rozrósł, możliwe nawet, że nawet byłby na jedną wojnę, co jest dość ciekawe. Taka Rosja 382%, też ją za chwilę zaczniemy podbijać. Bardzo szybko też nawracamy. Zobaczcie, Indie całe podbite, nawrócone w niecałe 20 lat tak naprawdę, realnie. Tutaj został ten środek, ale bardzo szybko go będziemy nawracali, a nasze tempo jeszcze zamierzam za chwilę tutaj przyspieszyć, bo możemy teraz wykonać, znaczy no tą misję będę chciał wykonać, czyli podbić wszystkie innowiercze tutaj prowincje w Imperium i nawrócić je na jedyną słuszną wiarę. Co spowoduje, że dostanę następujące modyfikatory plus jednego misjonarza i 3 do misjonary Strange. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneva.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. To jest bardzo dużo. Trzymajcie kciuki, a nuż się uda, a nuż nie. Powiem szczerze, że... No inaczej się tutaj strasznie podbija. Po prostu na tym patchu całym, ale podoba mi się ten system, jest on lepszy i nadal uważam, że podbijanie świata jest znacznie łatwiejsze na obecnym patchu. Za niedługi czas będziemy też hegemonem militarnym, co jeszcze bardziej przyspieszy nasze podboje. W zasadzie jedyny problem, jaki mam teraz, to tylko i wyłącznie z punktami tutaj administracyjnymi, ponieważ no, miałem przez bardzo długi czas władcę 033 i to nie było dobre dla moich podbojów. Kilwa jest już naszym wasalem, jak widzicie, tutaj już zjedliśmy wszystko w Indiach, teraz Mawar już anektujemy, zjemy za chwilę Bengal, za Ming się bierzemy i podbijamy dalej. Jestem bardzo ciekaw, jak mi po prostu tutaj to pójdzie. Też mam dość spory problem przyzwyczaić się do tego systemu Gatheringu całego, jaki tutaj jest w tej grze i tego, że no nie wszystko powinniśmy robić tak naprawdę trade company na ten moment, tak? Nie wszystko tak powinno być zamieniane, tak jak to było wcześniej. Trzeba to znacznie bardziej obecnie planować, niż miało to miejsce wcześniej, bo wcześniej to miałeś jasną sytuację. No, bierzesz najbogatsze 2-3 trade nody, zamieniasz sobie w system state'ów u siebie, całą resztę, którą możesz, to robisz trade company, kolonie to swoją sprawą, a cała reszta to będą terytoria. Prosta sprawa, niczym w zasadzie więcej się nie musisz tutaj przejmować. Obecnie no, musisz sam sobie to zaplanować. Dużym minusem mojego podejścia całego jest to, że mam bardzo mało state'ów. Jak dopiero przed chwilą dodałem kolejnych 12, żeby tutaj zwiększyć force limity mojego wojska do 870 tysięcy, co też w zasadzie będę teraz dorekrutowywał, bo też się troszeczkę z tym zgapiłem, więc niech mi tutaj się to wojsko rekrutuje i zaraz będziemy jeszcze je zwiększali, żeby nasze podboje przyspieszyć. I to jest coś, co na pewno na podtery rozgrywce się nauczyłem i co wiem, że muszę lepiej wykonywać w moich kolejnych podejściach, ale jeżeli chcecie zrobić One Fate Achievement, polecam papieża, polecam jeszcze raz siąść do tego, zrobić to po prostu lepiej, szybciej ode mnie, przy czym cały czas jestem zdania, że powinniście podboje dopiero uzależnić od tego momentu, kiedy będziecie mieli T8 reformę i jak najszybciej dążyć właśnie do jej posiadania. Gilwa, która była jeszcze do niedawna sunniska, zobaczcie jak teraz się już pięknie nam nawraca. Od niedawna jest naszym wasalem, chyba nawet jeszcze i nie mogę, a nie, już mogę rozpocząć proces anektowania, więc po tej wojnie zacznę to robić. I zobaczcie, jak już jest katolicka, no w dużej części, bardzo szybko to boty teraz nawracają. A i w sumie specjalnie czekałem, żeby to wziąć i zobaczyć, co się wydarzy. The Christian Happens Event. Co to znaczy? W Japonii pojawiły się chyba jakieś katolickie po prostu prowincje. Nie wiem, czy to coś więcej tutaj się wydarzy, nie mam żadnego pojęcia. A, zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że Czechy stały się rewolucją i teraz tutaj ostro się biją ze wszystkimi. Niedługo też ich zaatakujemy, żeby zgnieść tą rewolucję w Czechach i odzyskać terytoria wreszcie dla Polski. I też Litwę musimy zaatakować, tylko że ma gwarancję od Rosji, więc najpierw musimy po prostu ścisnąć Rusków. Realnie. Rozpoczynamy tutaj produkcję kanału sueskiego, raczej nam się to przyda. A atakujemy Rosję, ostatnie duże imperium, które nam może cokolwiek się jakkolwiek tutaj przeciwstawić, ale raczej tak czy siak nie przewiduje jakichś większych problemów mimo wszystko tutaj. Kończymy szybko wojnę pierwszy raz z Rosją, bierzemy jej dość sporo połaci terytoriów, ale
to jest tylko tak na chwilę, żebyśmy teraz zaatakowali Litwę. Jak widzicie, tutaj Rosja nie odpowie, a my od razu lecimy na kolejną wojnę tutaj. I do tego jeszcze chyba staliśmy się już hegemonem. Nie, jeszcze mi się nie zrekrutowało milion wojska w polu, ale zdecydowałem zrekrutować ponad limit. Okej, okay, tutaj jedno kliknięcie. Już się przyzwyczaiłem do tego, że lecimy po 160%. Tutaj bardzo, ale to bardzo nakarmimy po prostu Litwę. A na Europę sobie zostawię client state'y po prostu do podbijania. I w ten sposób zrobię WCK, nie będzie ładnych granic, ale WCK będzie na 100%. I ogólnie, jak widzę, rewolucja staje się bardzo dużym problemem, więc zaraz po Polsce i tutaj tych terytoriach, które podbijemy od Litwy, bierzemy się za rewolucję, bo już musimy. A, i w końcu muszę tą Kilwę zacząć adektować, bo zapominam. Wreszcie mogę mieć militarnego hegemona. Zobacz, i Provincial World Court jeszcze dodatkowe 10%, dodatkowo Land Attrition minus 20, Movement Speed Zwiększon, Siege Ability, wszystko co przy podbojach kochamy. Chociaż uważam, że lepszy może być na dłuższą metę, jeżeli bym to zrobił znacznie wcześniej, tutaj ekonomiczny hegemon, bo też daje tutaj bonusy do Good Production Modifier, Govery Capacity plus 20% i autonomia w terytoriach o 20%. Jest to bardzo mocne. Zwłaszcza jeżeli macie coś takiego jak na przykład Stany Zjednoczone, które łącznie mogą na swoich terytoriach wyciągnąć nawet, jeżeli się nie mylę, 30% zmniejszonej autonomii. Raz, że są republiką, dwa, że tam jeszcze coś innego mają, nie pamiętam co, ale wiem, że coś takiego było, więc warto jest się temu przyjrzeć. O mój Boże, rewolucyjny Ulm, co? Ej, nawet fajną flagę to ma, może kiedyś trzeba będzie tym zagrać. I teraz wygląda to tak, że nie mam od razu jeszcze mimo wszystko tych bonusów, prawie wszystkich bonusów. National Unrest, Land Attrition, Movement Speed, to sobie będzie teraz rosło w górę, ale od razu mamy zmniejszony koszt prowincji, Monthly War Exhaustion, Foreign Spy Detection zwiększone. No to dobrze to działa. Całkiem mocny ten hegemon militarny, mimo wszystko. Taka Rosja spadła do 305%, Ming ma teraz 164%. Prawie na jedną wojnę jest. I teraz zaczynamy spam tego budynku do zmniejszenia kosztów Gaveringu, bo go bardzo przekroczyłem, więc muszę ten budynek praktycznie wszędzie naspamić, nieważne tego, czy to jest state, terytorium, czy cokolwiek. No, trzeba go praktycznie wszędzie obecnie spamić. Tak kiedyś się spamiło chyba uniwersytety. Nie jest to za fajne, boli od tego palec, ale no co poradzimy. I robimy to! Crash the Revolution. Chyba pierwszy raz to będę robił od bardzo, bardzo dawna. I to jest Casus Belli, który daje nam 50% agresywnej ekspansji, kosztów, podbicia prowincji, Core Revocation i jest Dismantle the Revolution. I będę chciał to zrobić, żeby jej się po prostu totalnie pozbyć, bo jednak jest dość upierdliwa. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale w momencie, kiedy macie rewolucję na waszych terytoriach, znaczy na waszych prowincjach, to dostajecie nawet do 50% autonomii, bo jest to zawsze połowa waszego absolutyzmu. To jest po prostu jakaś, nie wiem kto to wymyślił, ale to jest wyjebiście fajna mechanika, bo lubię jak coś mi uciąży na grze, ale jednak jest to trochę też takie denerwujące, wiecie o co mi chodzi. Fajne, bo to będzie ciężkie, a nie fajne, bo jednak to może nam mocno tutaj dokopać. My tu jeszcze wojnę z Portugalią mamy i Saksonią. Jakoś tak nie zwróciłem na to uwagi. No to trzeba się ich pozbyć. Portugalii to łatwo w whitepisujemy. Wyślijmy te wojska o tutaj. A naszym celem jest dotarcie do Pragi. I w sumie tak zdziwiony jestem, że patrzcie, forty dwójkowe w 1651. Boże, jak walczymy z tą rewolucją, to patrzcie, to jest jakbyśmy walczyli z jakąś koalicją. Crash the Revolution, Casus Belli, minus 50% do ich nastawienia, więc skórka, kończmy to póki mogę, bo i tak dużo na tym nie zyskam. To Casus Belli jest beznadziejny do podbojów, a myślałem, że właśnie coś więcej zgarę na prowincjach, ale chyba jednak nie. I najpierw whitepisujmy tutaj inne kraje i potem bierzmy się za same Czechy. What? Czemu tu powstała Kanada? O Boże, chyba mogę się oficjalnie podbić, bo ja realnie tego nie podbiję. Znaczy poddać, bo realnie tego nie podbiję. Kurde. To będzie ciężkie. Rewolucyjna Portugalia? What the fuck? W międzyczasie podbiłem tutaj Mugali, bo no, ta wojna jakoś się tak przeciąga, że aż zdążyło mi wszystko pokorować prawie, że. Więc musiałem, żeby nie marnować czasu, zacząć coś atakować innego. Strasznie ciężko się nabija to Casus Belli. Zobaczcie, całe Czechy pod okupacją, cała kontynentalna część Portugalii pod okupacją. Nie jestem w stanie zakończyć tej wojny. Rewolucyjna Francja, what the fuck? Co tu się dzieje w ogóle?
W międzyczasie jak bijemy, niszczymy rewolucję w Czechach, ale nie, że Francja zmienia się na rewolucję. No gdzie tu logika, gdzie tu sens, ja się pytam. A tego Badziewia wciąż nie mogę zakończyć. O, mogę już zakończyć, wreszcie. Dobra, no Crash the Revolution i czy to za tutaj spowoduje, że ten problem mi zniknie? Wojna nie była jakaś ciężka, rewolucja ogólnie znikła. End of Revolution, the force of King of God have returned. Haha, wyjebiście! Nie zmienia to faktu, że pozostały kraje rewolucyjne na świecie, ale, zobaczmy mapę rewolucji. Nie rozprzestrzenia się już ponownie ta rewolucja. Rozprzestrzenie zostało tutaj powstrzymane, więc zostaje tylko w tych krajach, które są. No, nie jest mi to jakoś potrzebne. Czechy zamieniły się w królestwo i ich kotek tutaj rządzi teraz. A ja zmarnowałem tylko masę czasu na to wszystko tutaj. Ja myślałem, że miałem takie achievement jak Crash the Revolution jeszcze do zrobienia. To może coś źle pamiętałem. No i rozpoczynamy tutaj wojnę z Mingiem. Tak, wzywam Francję do pomocy, też zawsze coś tutaj będzie dla nas. I zaraz zobaczymy, czy ja go zjem na jedną wojnę. No okej, mogę już powiedzieć, że na 100% nie zrobię podboju świata, bo mi doszły kolejne kraje do podboju. Pierwszy raz widzę, żeby mi się takie tutaj nacje powypuszczały. Nigdy to nie miało miejsca wcześniej. No ale to jest też nauczka na przyszłość, że trzeba podbijać te nacje. No bardziej, że teraz kończę jeszcze podbój świata Rosją i tam naprawdę, no Hiszpania, która ma 3 prowincje, jest w stanie utrzymać te Colonial Nation. Pierwszy raz mi się coś takiego w ogóle dzieje. Ej, wojska tutaj najemne mają inne skórki, ale naszą kolorystykę, fajne to jest. Bo standardowy papieski soldat tak właśnie wygląda. Ale ich wiesz, żeby połowa mojej armii wbiła się w 100 tysięcy tutaj. I dajemy radę, no. Chociaż armat malutko. To rzeźnie i łaną robimy. Powiem wam, że tutaj jest coś dziwnego. Same prowincje Mingu są dość tanie. A patrzcie, te tutaj prowincje to jest prawie 40% warscora. Cała reszta Mingu to jest reszta. No. Jak tutaj to jest zliczone w ogóle? Czemu to jest taka dziwna cena tych prowincji? Serio, gdyby Ming tego obszaru nie miał, moglibyśmy go zająć całego na jedną wojnę. A tak to zróbmy sobie to na dwie wojny. Tyle mi wystarczy. 105% over extensji. Spora część Mingu zajęta. Od razu korujemy wszystko, co się da. 180 mam. Ups. Mamy też tutaj tą misję jakąś taką do szybszego nawracania w Chinach. Local Amres minus 3. Zawsze coś na plusie. I w zasadzie została mi tylko ta chyba misja i ta tutaj z posiadaniem stolicy. Więc może teraz skupmy się na podbijaniu tych prowincji od innowierców, bo dokładnie ja muszę... Co zrobić? Every province the Holy Roman Empire is on a Catholic country. No okej, okay, no to tak. Declare war, dziękuję. Dobra, no to tutaj teraz jemy Mali i chyba jemy całe. Tak, i wypuścimy zaraz na wasalu. Teraz znowu ponownie czas na Rusków. Imperializm Cassius Belli, weźmy jeszcze też Francję oczywiście do pomocy tutaj. W międzyczasie zdobyliśmy tutaj te prowincje, gdzie zaraz wypuścimy Songhai, znowu tutaj w regionie Afryki. I teraz bierzemy od moich tutaj przyjaciół Rosjan kolejne terytorium. O, tyle aż Moskwa jest nasza i nawet możemy wykonać teraz misję koniec schizmy, która daje, że na 50... So we have coś tam. Co? What? Ale że co? Nic mi to nie dało? O, wygląda na to, że Songhaju nie mogę wypuścić. Ups, jestem w tyłku. Co ja tu innego mogę wypuścić? Jak już wszystkie te prowincje poprzekazywałem, to nie jest aż tak źle, jak myślałem. Tylko 137% w ekstensji. Więc to przekazujemy. Za chwilę dobijemy się tutaj dalej. O mój Boże, trzeba Szkocję podbić. Gdzie ty jest Szkocja? Powiedz, że jesteś innej wiary. Kurde, niestety nie. Tyle przekazałem terytoriów w Polsce. No i co, lecimy z dalszymi podbojami. Tak, nadal trzeba przyładowywać grę, żeby kraje wyszły z koalicji, tak. Dobra, oficjalnie się poddaję, po prostu już jak mam tłumić czwartą falę takich buntów, bo non-topper podbijam teraz po 300 over extensji, non-topper prawie, to już mi się po prostu nie chce. Wybaczcie, ale po prostu mi się nie chce. Tym bardziej, że wiem, że tutaj bardzo dużo rzeczy skrewiłem na tym podejściu. Spokojnie, może jeszcze kiedyś wrócę do Kingdom of God, a jak nie, to w najbliższych planach i tak jest Jeruzalem, które będzie niestety troszeczkę podobną serią, no tylko z tą różnicą, że będziemy startowali jako Knighty, a nie Papal State.
w najbliższym czasie i wtedy też próbuję sobie zrobić takie podejście. Ogólnie co tutaj źle zrobiłem, to pierwsza i najważniejsza rzecz, zbyt długo ograniczyłem się tylko i wyłącznie do 20 state'ów. Ogólnie na ten moment myślę, że spokojnie można byłoby mieć już tych state'ów tak z 40 do 50 głównych i dla Purple State'u myślę, że to powinna być Anatolia, tutaj ten trade note konstantynopolski, może Alepo albo Aleksandria, ewentualnie może Persja, chociaż Persja na Trade Company powinna się znacznie lepiej spisywać. Co, dlaczego to jest duży błąd? Bo realnie brakowało mi i brakuje manpowera. Nie sugerujcie się tymi 15 tysiącami, bo jest pewien bug. Zobaczcie, że w momencie odpalenia save'a macie 0% autonomii. Na przykład to powoduje, że w tym momencie potrafi się rozwiązać wam koalicja, bo nagle bot widzi, że jesteście znacznie silniejsi niż jesteście, a tyknie tylko miesiąc i co się dzieje? O, 90% i kolejne bunty, Lukas po prostu już mówi, że ma dość tu mieć tego, tym bardziej, że chce już to Bizancjum siadać, chce patrzeć kolejne kraje i tak dalej, i tak dalej. Kingdom of God jest krajem, nacją, który jeżeli bym jeszcze tutaj wrzucił humanistyczne idee i tak dalej, to myślę, że po te 300% overextensji jest w stanie lecieć, bo o ile to jest upierdliwe, idzie to ogarnąć. Ale w momencie, kiedy się ogarnie estate'y, potem raczej to już tylko terytoria i tylko trade company w tych bardziej dochodowych. Jeżeli mam być szczery, 2325 gaveringu, lekko przekroczony, ale nie jest to duży problem, jak na tyle podbojów. I tłumimy dalej, po prostu masakra. Na pewno za wolno podbijał, znaczy ten region nie patrzcie, bo to się zawsze podbija na końcu i realnie to jest ok, ale rzeczywiście tutaj coś w Indiach mi za wolno poszło, nie wiem czy się zagapiłem czy coś, za długo, za wolno. Afryka praktycznie cała jest nasza, bo Mali jest moim wasalem, Luba podbita. I tu zostało troszeczkę szkockich prowincji plus francuski, więc Afryka prawie nasza. Niestety duży problem jest w Nowym Świecie. Nie wiem, czy to teraz jest standard, ale na moich innych podwajach, zresztą niedługo zobaczycie końcowe odcinki, chyba 2 albo 3 z Rosji, bo już się montują. To tam do nie dzieje się tak, że się wypuściły te Meksyk, Irlandia, to mnie dobiło, szczerze mówiąc. Gdyby się to nie wypuściło, to robiłbym WCK jeszcze. Ale ponieważ te nacje się wypuściły, do tego są to katolickie duże nacje i ja nie mam szans tego podbić, realnie. Niestety. Nie wiem, czemu się wypuściły. Hiszpania, nie, jak widzicie, nie jest jakoś dużo ruszona. Zazwyczaj taka Hiszpania spokojnie jeszcze trzyma te Colonial Nation. No ale się wypuściły. Myślę, że to coś z mechaniką rewolucji, która też jest kolejnym takim gwoździem do trumny mojej tutaj tego podejścia. Że ta rewolucja, okazało się, że ona się dopiero rozprzestrzenia. W momencie, kiedy zniszczyłem rewolucję w Czechach, jej głównym centrum stała się rewolucja we Francji. I dużo jest tych państw rewolucyjnych i one też są problematyczne do podbijania i w ogóle to też nie jest fajne z tą rewolucją, bo mi zabiła praktycznie całą moją ekonomię we Włoszech. Każda jedna moja prowincja, jak widzicie, ma 50% autonomii przez tą waloną rewolucję. Zrobiłem duży błąd, że od razu nie stłumiłem, od razu wojny nie wypowiedziałem i to jest nauczka na przyszłość, bo myślałem, że to działa tak jak kiedyś, że to dostanę jakieś tam modyfikatory, nie interesowałem się, jak to działa, a tu się okazało, że to jest zabójstwo rewolucji, trzeba teraz tak tłumić jak protestantów, szczerze mówiąc. Od razu ich cisnąć, jak tylko jak pierwszy kraj rewolucyjny powstanie, trzeba w nim od razu cisnąć rewolucję. Niemniej, nie więcej liczę na to, że seria wam się podobała, jeszcze tutaj pokazuję, mam 11 tysięcy developmentu, czyli gdzieś połowę developmentu, który zazwyczaj się ma pod koniec podboju świata na poziomie normal, very hard, jest to zazwyczaj okolicy 20 tysięcy. Total income 1800, jest to w cholerę mało w porównaniu do tego, że zazwyczaj w tym okresie ma się około 3-4 tysięcy na patchu 1.29, więc to jest bardzo mało, jeżeli mam być szczery, ale też szczerze mówiąc od 60 lat mało co robię z tą ekonomią, 500 golda mi spokojnie wystarczy, 73 tysiące golda jest zebrane, 1 000 000 wojska w polu mam, ale to mówię, to zrobiłem tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze dodałem tutaj cały ten region do state'ów z trade company, co, ale to już tak robiłem. No i dobrze, jest tu dużo błędów i tak dalej. Myślę, że jakby to robić na bieżąco, znacznie lepiej by się to spisywało i nie byłoby to takie upierdliwe. No nic, trudno.
pierwsze takie podejście, pierwsze rozegranie praktycznie do końca rozgrywki. Myślę, że już wszystko, co najważniejsze, zobaczyłem. Spodziewajcie się niedługo poradników na kanale, albo już były poradniki na kanale. Jeżeli chcecie, żebym zrobił jakąś serię, przypominam, że po tej robię Bizancjum na Very Hard, gdzie odtwarzamy Bazileusa i na tym kończymy serię, więc możecie mi już też dać propozycję, co będzie po tym Bazileusie. Możecie też to napisać pod Bazileusem, możecie to napisać tutaj, możecie do mnie napisać na Discordzie. Dawajcie znać, im częściej widzę jakieś pomysły, tym większa szansa, że jakiś się pojawi, taki na przykład USA, które obecnie kończy już nagrywać dla wspierających. I niedługo też powinna się pojawić seria zmontowana dla Was również z USA. A jak ktoś chce obejrzeć niezmontowaną let's playową, no to oczywiście zapraszam do wspierania mojego kanału. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!